Cześć, witam Was na kanale Living with Robots. Dzisiejszy gość to Fluffs, interaktywna zabawka firmy Spin Master. Właśnie, już sobie tutaj gada. Ja oczywiście zabezpieczyłam się tym razem, mam milion baterii, bo zawsze otwieram pudełko, nie mam baterii, a dzisiaj baterie included. Co mogę powiedzieć o Fluffs? Jest to zabawka interaktywna, która występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. W wariancie różowym jest to kiciuś i w fioletowym szczeniaczek, czyli to, co ja mam, bo kocham szczeniaczki, kocham pieski, kocham też kotki. Ale fioletowy to jest bardziej kolor, który skradł moją duszę. Dobra, to też gadania otwieramy. Jeszcze tu jest coś polepione. Czekajcie, nie tak łatwo się do tego dostać. Poszło. Dobra. Słuchajcie, Fluffs, cała zabawa polega na tym, że nasz interaktywny zwierzak zmienia się w... Jeżeli jest mu źle, po prostu zmienia się w futrzastą kulkę, którą jest teraz, a jeżeli jest mu dobrze, zmienia się w szczeniak. Możemy go przytulać, głaskać, całować, karmić, bawić się z nim, może tańczyć, śpiewać i tak dalej. No, jeżeli go wyciągnę, to coś z tego będzie, ale jak na razie to nie widzę światełka w tunelu. Rozwaliłam wszystko, co jest możliwe i nadal nie dostałam się do mojego zwierzątka. Boże, cóż za degradacja pudełka. 3 godziny później seria tego nie wyciągnę chyba. Będzie trzeba uciąć film, bo kto będzie to oglądał? No dobra, jest jakaś instrukcja obsługi, ale nie wiem, jak to teraz wydostać. Czekajcie, widzimy się za chwilę. Powiem Wam, że trwało to trochę, nim to wyciągam. Nie wiem, jest jakiś słoniak. Czyli wygląda to tak, jest to kulka, która w tym momencie cała drży, nie wiem dlaczego. No czemu się boisz? Nie wiem, czy w ogóle trzymam to... Nie do góry nogami, no bo po prostu... Nie wiem. Czekajcie, coś tu widać, coś tu widać, ale jak na razie się boi, bo jest kulką mi się cała telepie. No czemu? No, 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 no. Popatrz. Jaka wibra po prostu. No czemu? Co tam, co tam? Okej. Okay. Przejdziemy zaraz do instrukcji obsługi i pokażemy, co ten mały stworek potrafi zrobić. Okej, okay, czyli mamy coś takiego. Taką futrzaną kulkę, gdzie nie wiadomo, gdzie co jest. Nasz zwierzak może być w dwóch trybach, czyli w trybie właśnie takiej futrzanej, dziwnej kulki. A natomiast jeżeli już poczuje się pewniej, będzie się czuł, że jest kochany i nas zna, to wtedy zrobi się małym szczeniaczkiem. Czyli tak, wysuną mu się uszy, wysunie mu się nos oraz oczy. Wygląda to trochę creepy. Teraz sobie kicha, więc aby wstrzymać kichanie, kładziemy mu rękę między uszami. O, pojawia się taka muzyczka, to znaczy, że czuje się pewnie i troszkę się tutaj zadomowił, więc staje się wtedy psiaczkiem. No, słuchajcie, chciałam Wam pokazać tryb wystukiwania, ale to zaraz. Okej, czyli jak jest pieskiem, to tak jak mówiłam, może kichać, może mieć czkawkę, może się bać, możemy go sobie głaskać, tak? Wtedy jest zadowolonym pieskiem, jak go tutaj głaskamy, jak go będziemy głaskać szybko, to powinien nam chichotać. No, jak dyszy. O, mruczy, mruczy, mruczy. Słuchajcie, czyli jak jesteśmy w trybie psiaka, no to pokażmy może tryb muzyczny. No, czyli bierzemy psiaka do góry. Jak widzicie, przesuwamy go na boki, słyszymy 1, 2, 3, 4 i zaczyna tańczyć. Jeżeli chcemy, żeby śpiewał, kładziemy dłoń na głowie. Ta wibra jest niesamowita po prostu. Dobra, podrzucamy go. I
jak go podrzucamy, słychać mega wysokie dźwięki. Dobra. Tak robimy przystopowanie. Pokażę Wam, jak wygląda. Słuchajcie, no trochę to wygląda creepy, nie? Ok, więc teraz tak. Możemy go przestraszyć. Czyli tak, go podrzucamy lekko. To jest zadowolony. Jak go porzucimy wysoko, to zaczyna cały drżeć, jest przestraszony i zamienia się w futrzastą kulkę. A jak zamieni się w futrzastą kulkę, możemy zabawić się w tryb wystukiwania. Czyli jeżeli jest już w trybie wystukiwania, wystawiają się uszy i słucha to, co będziemy wystukiwać na jego czole. No co, nie chcesz? Spróbujemy jeszcze raz. Ok, aby wyjść z trybu wystukiwania, lekko go podrzucamy do góry. Pomiziamy go trochę, aby był już znowu słodkim szczeniaczkiem. Na koniec jeszcze fajny bajer. Właśnie widzicie, jak on się super przewraca. Trochę mamy mało miejsca, bo chciałam zrobić mega jak najlepsze zbliżenie, żeby było widać dobrze psiaka, więc możecie sobie też nim fajnie turlać. Co jeszcze zapomniałam powiedzieć, że możemy też karmić. No i widzicie, właśnie sobie je, jeżeli go mamy w takiej pozycji. Myślę, że całkiem fajna zabawka za taką cenę, bo to koszt około 180 zł. Myślę, że Spin Master jak zwykle stanęło na wysokości zadania. Na pewno ta zabawka ma dużo fajnych funkcji. Reaguje na dotyk, na podrzucanie, może się turlać. Znowu ma czkawkę, pojadł za dużo, no przecież. Powiem Wam, że jedynie tylko futerko troszeczkę mogłoby być lepszej jakości, bo jeżeli porównując na przykład zabawki Hasbro, no ale niestety tam koszt zabawki Hasbro to jest około 500 zł, więc no, albo na przykład Ferbiego ponad 1000 zł, więc no. Więc myślę, że czas się pożegnać, bo poszedł sobie spać. Do zobaczenia. Pozdrawiamy Was z kanału Living with Robots.